wesele śmiałe. Pamięć, która nie zgaśnie, prawda, która nie tłamie. Ręce twe do pracy, serca zawsze gorące. Nacz kochać i pragnąć, drogi daj, jasne i proste. Byśmy zdobyli mądrość serca.
ziemi nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość w zamian za dni twego ucisku, za lata, w których zaznaliśmy niedoboli. Nasyć nas, Panie, moim. Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a Twoja chwała nad ich synami. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Oto Słowo Boże. Uczniowie zdumieli się na jego słowa,
Lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Święty Franciszku, który byłeś wolny jak wiatr, bo ukochałeś najpierw Pana, a dopiero przez Niego wszystko i wszystkich. Wyzwól nas, oblepionych gliną materii, z wszystkich jej zeskorupień, ograniczeń, zniekształceń, którzy najpierw kochamy siebie, później kogoś lub coś, i dopiero na samym już końcu, niektórzy częściowo, czasami samego Boga. Moi kochani, człowiek żyjący w każdej epoce, czy ten sprzed 2000 lat, czy człowiek współczesny, ogląda się wokoło siebie i poszukuje autorytetu, wzoru, który mógłby naśladować, za którym mógłby pójść. Dla nas, ludzi wiary, ludzi Kościoła, tym najwyższym autorytetem jest sam Pan nasz Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. On wskazuje nam swoim życiem, jak i co mamy czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Często podobni jesteśmy do tego młodzieńca dzisiejszej Ewangelii, że ograniczamy się do minimum, do tego, co konieczne. A gdy Chrystus stawia nam większe wymagania, wówczas opuszczamy głowę i odchodzimy zasmuceni. I powiesz, siostro i bracie, że gdzie mnie, człowiekowi słabemu, grzesznemu, naśladować Boga? Że choć to ideał tak bardzo bliski, to jednocześnie tak bardzo daleki. Ale byś się przekonał, że to możliwe, chciałbym przybliżyć ci dzisiaj postać człowieka, który w sposób doskonały naśladował Chrystusa. Historia nazwała go Alter Christus, drugi Chrystus. Urodził się w 1181 lub w 1182. Historycy nie są pewni dokładnej daty. Marzył o tym, aby stać się sławnym rycerzem i trubadurem, a miał ku temu doskonałe warunki, bowiem jego ojciec był bogatym kupcem i był w stanie spełnić wszelkie zachcianki swojego syna. Jego marzenie spełniło się. Cały świat o nim usłyszał. Lecz nie stał się sławny jako Jan Bernardone, rycerz, ale jako święty Franciszek z Asyżu, doskonały naśladowca Chrystusa. Przyjrzyjmy się bliżej tej postaci. Wesoły i szlachetny, mający wzięcie młodzieniec, wyrzeka się normalnego życia, mającego zapewnić mu szczęście i dobrobyt. Czuły i wrażliwy na piękno, zrzuca modny strój, a przyodziewa na siebie wieśniaczy wór i przepasuje się zwyczajnym sznurem.
przywykły do wygód, odchodzi od suto zastawionego stołu i chodzi po ulicach Asyżu, zbierając do glinianego naczynia to, co kto mu da, by mógł się posilić. Zżyty w sklepie z pieniądzem, naraz nie chce go nawet dotykać. Ucieka od tego wszystkiego, bo wie, że bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Niebieskiego. Ale za to bezinteresownie opiekuje się trędowatymi, troszczy się o ubogich, a przy tym jest bardzo radosny i rozśpiewany. Nie ma własnego konta, a twierdzi, że cały świat jest jego, chyba pomylony. Chce służyć Bogu, ale nie wstępuje do istniejącego już jednego z istniejących zakonów, tylko zakłada własny i przyjmuje do niego podobnych sobie dziwaków. Ale nie, Franciszek nie był pomylony i swój cel osiągnął. Pragnął zreformować chrześcijaństwo i tego dokonał. Chciał przybliżyć Boga człowiekowi, a człowieka zbliżyć do Boga i to mu się udało. Usiłował pomóc ludziom w najważniejszych rzeczach i faktycznie im pomógł. W jaki sposób tego dokonał? Franciszek doskonale sobie zdawał z tego sprawę, że aby innych reformować, to tę reformę należy najpierw rozpocząć od siebie. Należy siebie zmienić, by móc zmieniać innych. Dlatego porzuca dawne praktyki i dokonuje radykalnego zwrotu w swoim życiu. A kiedy Franciszek wstępuje już na drogę Ewangelii, odczuwa w sercu prawdziwą wolność, staje się prawdziwie szczęśliwy. I tak przemieniony Franciszek zakłada zakon męski braci mniejszych, zwanych dziś popularnie franciszkanami, by podzielić się z innymi tym, co sam zdobył. I tak przemieniony Franciszek zakłada zakon żeński sióstr Klarysy. Ale to go jeszcze w pełni nie uszczęśliwia, bo zdaje sobie doskonale sprawę z tego, iż życie zakonne w ścisłym znaczeniu będzie dostępne tylko nielicznym ludziom. A co zatem z tymi milionami ludzi żyjącymi w świecie? Tak wielu pociągniętych jego przykładem, zauroczonych jego sposobem życia, pragnęło go naśladować. Franciszek pragnie pomóc wszystkim. Chce podać każdemu dłoń i ułatwić mu drogę do Boga. Również, a może i przede wszystkim tym, którzy są skłóceni, którzy są biedni, którzy kradną, którzy zabijają, którzy oddają się różnym nawogom, nie troszcząc się o zbawienie. Chciał im pomóc i pokazać im drogę do Boga. Chciał ich przekonać, że Chrystus umarł za nas wszystkich i że niebo dostępne jest każdemu człowiekowi. Czy mu się to udało? Jak najbardziej. Franciszek osiągnął ten cel poprzez tercjalstwo. Założył i trzeci zakon dla ludzi żyjących w świecie. Franciszkański zakon świeckich. Wstępujący do tego zakonu nie zrywają więzi z rodziną, nie przekraczają kurty klasztornej, nie porzucają własności. Nadal przebywają w swych domach, wychowują dzieci, pełnią różne funkcje i obowiązki, pracują na różnych stanowiskach, uczą w szkołach, leczą chorych itd. Muszą jednak porzucić zło. Muszą złączyć się z Chrystusem poprzez głębszą wiarę i sakramenty, dawać dobry przykład. Muszą kochać innych. Tam, gdzie się znajdują, swoją postawą głoszą Franciszkowy pokój i dobro. Niby tacy sami, w
wmieszani w tłum, a jednak jest coś, co ich wyróżnia, a jednocześnie łączy. To radość, którą niosą tam, gdzie panuje smutek. To przebaczenie, które niosą tam, gdzie panuje krzywda. To miłość, którą niosą tam, gdzie panuje nienawiść. To nadzieja, którą wnoszą tam, gdzie panuje rozpacz. To światło, które niosą tam, gdzie panują ciemności. Duchowi synowie i córki świętego Franciszka, żyjący czy to w pierwszym, w drugim, czy w trzecim zakonie, wiele uczynili dobrego dla Kościoła i nadal czynią. Dla wielu z nas mogą być i powinni być drogowskazem do Boga, drogowskazem do uświęcenia się. Potrzeba, aby ich było jak najwięcej, szczególnie dziś. I nieważne, siostro i bracie, czy masz 15, czy 60 lat, ta jedna chwila może sprawić, że przemienisz swoje życie. Pan mówi, jeśli chcesz. Pan stanął kiedyś nad brzegiem i szukał ludzi gotowych pójść za nim. I znalazł apostołów Piotra, Jana, Jakuba i innych. Po wielu latach stanął na asyskim rynku i znalazł Franciszka, Klarę i wielu innych. Dzisiaj staję tu, w tym kościele. Czy znajdzie odważnych, gotowych pozostawić wszystko i pójść za nim? Święty Franciszku, błogosław nam i uczyń nas takimi jak Ty.
morza, dźwięk tamówki kwiatów i słońca. Thank you.
jesteś słońca blasku. Niepokalana jesteś tu łaskudem, nad powszechnego jesteś drogą prawdy. Yeah.
kochać, to kochajmy nasz świat. Niech będzie ta piosenka taką refleksją dla nas wszystkich, dla tym światu, który podobno staje się coraz bardziej zły. Miejmy nadzieję, że się poprawi i że nam wszystkim na naszym świecie będzie dobrze.
zaproponowali jedną piosenkę. Naszym szczęściem jest Pan, czyli za Franciszkiem idę w ślad. Święty Franciszek jest tematem dzisiejszego dnia, więc wszystkich zachęcamy do wspólnego śpiewu. Refren jest bardzo prosty. Naszym szczęściem jest Pan, naszym szczęściem jest Pan, bo On dla nas stworzył cały świat. Naszym szczęściem jest Pan, naszym szczęściem jest Pan, chwalmy Pana razem Ty i ja.
dedykacja dla was wszystkich. Piosenka To Franciszek mnie pochwycił. Życzymy wam, by tak jak nas pochwycił święty Franciszek, tak niech i was pochwyci. Niech swoją radością, swoją pokorą was zawsze ujmuje. Tym bardziej, że Jabłonków staje się coraz bardziej franciszkański, bo i siostry grzbietanki są franciszkankami i teraz nasz klasztor. Tym bardziej życzymy wam, by Duch Świętego Franciszka zawsze był wśród was. Serdeczny Bóg zapłaci.